HFS A3 to dozymetr będący większą wersją bardzo popularnego modelu HFS P3. A3 jest 2,5 cm dłuższy od poprzednika oraz ma większą średnicę. Zestaw zawiera dozymetr, przewód do ładowania, tasiemkę, instrukcję w języku angielskim i deklarację zgodności. Dozymetr występuje w dwóch wersjach, różniących się według producenta czasem pracy na baterii. Ja przetestuję wersję mającą pracować nieprzerwanie 20 godzin. Układ menu i opcje są identyczne jak w modelu P3. Spójrzmy na budowę wewnętrzną. Zwraca uwagę nietypowy szklano-metalowy licznik o sporej długości, nie posiadający oznaczeń oraz niezwykle mała bateria. Testy rozpoczniemy od talerzyka ze szkła uranowego. Jak widać, słabe szkło uranowe nie jest rejestrowane przez nasz przyrząd. Sprawdźmy na mocniejszym. Widać reakcję. Medalion ze szkła domieszkowanego torem. Blokada ekranu dezaktywuje się tak samo jak w P3. Pomimo iż producent deklaruje czas pracy na baterii w modelu niebieskim na 20 godzin, w praktyce już po 4 godzinach wskaźnik baterii sygnalizuje wyczerpanie i rozlega się pisk ostrzegawczy. To pierwsza poważna wada. Kolejna wada to problemy z poprawnym zliczaniem dawki. O ile przy wartościach tła naturalnego działa to poprawnie, to już przy wyższym poziomie są problemy. Wada ta jest niestety odziedziczona z modelu HFS P3. Długopis energii skalarnej zawierający związki toru. Talerzyk lekko barwiony beżową glazurą uranową. Reakcja na słabsze źródła jest niewielka. Pomimo większych wymiarów szklano-metalowego licznika Geigera odcina on mniej energetyczne emisje. Aparat fotograficzny z torowanym obiektywem. Siatka żarowa do ciśnieniowych lamp gazowych.
świecznik bogato oblany glazurą uranową. Ostatnim i najmocniejszym źródłem jest jak zwykle tarcza zegara bogato oblana farbą radową. Pomimo tego, że w A3 zlikwidowano błąd z P3 polegający na dużych wahaniach i braku płynnego pomiaru przy poziomach tła naturalnego, minusem A3 jest niewielki zakres pomiarowy. W praktyce nie przekroczyłem wartości 200 mikrosiewertów na godzinę, gdy P3 rozkręcał się sporo wyżej pomimo mniejszego licznika. Porównajmy wskazania ze starszym modelem. Podsumujmy. A3 lepiej mierzy wartości w okolicach tła naturalnego. Czas pracy na baterii jest niezwykle niski i dużo mniejszy niż deklarowany. Większy licznik nie przekłada się na większą czułość. Po wyłączeniu urządzenia wszelkie ustawienia są przywracane do stanu początkowego. Mam nadzieję, że film pomoże Ci w decyzji o ewentualnym zakupie tego modelu. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknij łapkę w górę i prześlij link do filmu swoim znajomym.